Paulinka, ty gdzie? Paulina jest wściekła. Nie podaruje Monice tego, że przez nią omal nie trafiła do szpitala. Ty, Mendoż, wszystko wiem! Oszalałaś! Ty chyba to oszalałaś, jak dolałaś mi syropu na przeczyszczenie do napoju. Ja naprawdę bardzo tragicznie się czułam. Mogłam wylądować w szpitalu, dziewczyno! Jeju, przepraszam. Ja nie chciałam, żebyś pocałowała Daniela. To wystarczyło mi powiedzieć, a nie takie akcje. Ej, dziewczyny, powiem mi, któraś, o co tutaj chodzi? Tak, bardzo chętnie. Nie, błagam. Błagać to, co możesz. Ej, chodź już, Neksie, bo jest dawno po dzwonku. Nie wtrącaj się. Monika i ja założyłyśmy się o to, która pocałuje więcej chłopaków z listy, którą razem napisałyśmy. Co? Założyłyście się? Przecież powiedziałaś mi, że pocałowałaś mnie dlatego, że ci się od dawna podobałem. No bo tak, od tego czasu, jak cię pocałowałam, się wszystko zmieniło. Daniel... Tak, a potem ta mała, wredna małpa dolała mi syropu na przeczyszczenie tylko po to, żebym ciebie nie pocałowała. Poważnie? Monika, to prawda? Ja myślałem, że naprawdę jesteś świetną dziewczyną. No najwyraźniej nie jest. Ja naprawdę tragicznie się czułam. Cały wieczór potem spędziłam z mamą i zastanawiałam się, co mi się stało. Jeju, Paulina, przepraszam. Wiesz, gdzie możesz sobie wsadzić te swoje przeprosiny? Daniel, naprawdę nie chciałam, żeby cię pocałowała. Zrozum. Nie, nie zrozumiem. Ja nie dałbym się jej pocałować. To na tobie mi zależało, a nie na niej. A teraz, po tym, co zrobiłaś, ja nie mogę być z tak kłamliwą osobą. Z nami koniec. Daniel, przemyśl to. Proszę. I co, po co ci się ze mną zadzierać? No nie przejmuj się. I dobrze jej tak. Myślałam, że zrobię jej tylko awanturę, ale świetnie, że nawinął się ten jej Danielek i z nią zerwał. No, sądzę, że to już jest wystarczająca zemsta. No i co, ja najlepszego narobiłam? Naprawdę zakochałam się w Danielu. On mnie teraz zrzucił. Paulina miała rację. Mogłam od razu powiedzieć wszystkim prawdę. Jestem beznadziejną kretynką.